Ejka, witajcie w nowej serii. Z najdłuższej podróży, tak. Czyli The Longest Journey, tak. Rozpocznij przygodę. Ha. Na ulicach, yeah. Pragniecie, żebym wam coś opowiedziała, prawda? Bardzo chcielibyśmy usłyszeć jedną z twoich opowieści. Żyjesz tak długo i tak wiele widziałaś. Dobrze, że przypominacie mi o moim wieku. Nie, nie martwcie się. Jestem starą kobietą, ale moje życie było bardzo ciekawe. Mam o czym opowiadać. Którą historię chcielibyście usłyszeć? Prawdziwą. Opowiedz nam jakąś prawdziwą historię. Wszystkie moje historie są prawdziwe, moje dziecko. Na świecie jest wystarczająco dużo bajek. Wierzcie mi, nie trzeba już wymyślać innych. W takim razie opowiedz nam historię o równowadze. Chcecie usłyszeć historię równowagi? To długa opowieść, moje dziecko. Nie odważyłabym się opowiadać jej o tej godzinie, ale może mogłabym wam opowiedzieć pewną historię, którą słyszałam bardzo dawno temu. Historię, która stała się punktem zwrotnym w dziejach równowagi i która wprawiła w ruch koła obracające się po dziś dzień. Tak, prosimy, chcemy ją usłyszeć. Dobrze, opowieść ta. Jak wszystkie dobre opowieści, zaczyna się tam, gdzie się kończy. W wieży, w królestwie, którego już nie ma. No, ogólnie gra opowiada o studentce April Ryan, która żyje w roku 2109. 109? Dobra, i że ona ma jakieś tam moce, coś tam. Jakieś dziwne coś tam. A, i ogólnie też przygodówka. O, chyba coś tam widzę tego kolesia. Narodziny równowagi chyba. Thank you.
Mów cię, że znowu śnię. Wiesz co? Miło byłoby raz, jeden jedyny raz, porządnie przespać całą noc, a nie budzić się z krzykiem o 4 rano. A. No i witajcie we śnie, April Ryan. No, to jest jej sen, nie? To jest burza ogólnie. To dziwne, nie? Jakieś krzaczory, nie wiem, rośliny. Pięknie. Aha. Zbliża się burza. W moich snach nawet pogoda jest do niczego. Cudownie. Prawdziwe życie nigdy nie wyglądało tak dobrze. Prawdziwe życie nigdy nie wyglądało tak dobrze. Prawdziwe życie nigdy nie wyglądało tak dobrze. Się burza. To naprawdę powinno mi dać do zrozumienia, że mam się obudzić. Nieskazitelny, doskonały świt, jak z obrazka. Prawdziwe życie nigdy nie wyglądało tak dobrze. Dobra, się co, idziemy. Ha. O. Tu się coś dzieje. Co to jest? Co to jest? Nie. Co się dzieje? Och, świetnie. Pewnie jak nie uratuję tego jaja, czeka mnie 7 lat nieszczęścia. Czy coś w tym rodzaju. Na jajo gada. Ale to niemożliwe. Jest to o wiele za duże i nie za bardzo obchodzą mnie gady. To gniazdo wymoszczone dużymi łuskami. Bardzo dużymi łuskami. Coś mi się widzi, że powinnam się stąd wynieść, zanim wrócą lokatorzy. Jest sucha jak kość. Prawdopodobnie za chwilę się złamie. Och, cierpienie, które musimy znosić. Co? Dlaczego torturowanie nas sprawia ci taką przyjemność? Torturowanie was? Kim jesteście? Jesteśmy głosem wszystkich drzew, duchami lasu, liści. Jesteś gadającym drzewem? Nie, drzewa nie mówią, przynajmniej nie waszym językiem. Mowa drzew to język lasu, korzeni i liści. Więc kim jesteś? Jak już mówiliśmy, jesteśmy głosem wszystkich drzew. Zawsze, gdy dzieje się niesprawiedliwość, przemawiamy w imieniu drzewa, o ile tylko jesteśmy w pobliżu. To przez gałąź. Nie powinnam była jej odłamywać. O, w sumie jakie to ma znaczenie. Nic już nie można dla nas zrobić. Jesteśmy tutaj tylko po to, by złagodzić ostateczny koniec. My? Widzę tylko ciebie. Jesteśmy jednością z naszym gospodarzem. Tak jak wszyscy jesteśmy jednym duchem, choć są nas miliony. Jasne. Dzięki za wyjaśnienie. Nie oczekujemy, że zrozumiesz. Jesteś